Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z prezentacji postaci. Tym razem będziemy prezentować cel semi-perfect, czyli drugą przemianę komórczaka, jednym słowem. Zobaczymy, jaką ma dysponuje siłę właśnie ten komórczak. No i oczywiście tutaj sobie wybierzemy mojego. Jak widzicie sami, mam tutaj sporo modów już powgrywanych, których po prostu będę teraz prezentował. Także tutaj no, nie ma porównania, jakie są moje linie życia, zdrowia, uderzeń, siły, ataku, kondycji. Naprawdę przekraczają poza skalę. Także zawsze wybieram tego mojego rywala, żeby zobaczyć właśnie jaką siłą dysponuje właśnie ten mod wgrany. Także powtórzę, że w Dragon Ball Xenoversie, że tak powiem, nie było drugiego postaci właśnie komórczaka, nie było przemiany Frezera, Bubu drugiego stopnia. Także tego brakowało. Ja myślę, że w przyszłości może zrobią Dragon Ball Xenoverse, ale słyszałem, że będzie Dragon Ball Kakaroto i właśnie bym chciał, żeby wszystkie były przemiany właśnie w tej wersji. No i tutaj mamy takiego komórczaka. Dobra, przystępujemy do zobaczenia, jak on lata. Tak w miarę. No i zobaczymy teraz siłę jego ataku. Uderzenie 472. Czyli lewy, prawy klikacz myszy. No i kolejne teraz Big Bang Crash. To jest zupełnie nowa technika. Tego nie było w ogóle. Ktoś zrobił właśnie tą technikę. Kolejne super broń wybuchowa. No, tutaj zdecydowanie mocniejsza technika. A tutaj fajnie sobie tak zniknął. No i kolejne teraz będzie wybuch słoneczny. No, to jest właśnie ten słoneczny kieł, który właśnie dysponował i pierwszy raz go zrobił ten Shinan w Dragon Ballu. Maksymalny ładunek. Pięknie tutaj się zamienia. No i teraz przystępujemy do najmocniejszych energii. Super skorby do tyłu. To raczej, to mi przypominało raczej takiego Herkulesa. Pocisk Zetsumei. Zobaczymy, co to w ogóle jest. Wow, to było piękne. Taki zupełnie nowa technika. 6975. Kolejny super eksplozja ki. Na 10 tysięcy po przekroczeniu. No i trzeba sprawdzić jego najpotężniejszą siłę. Teraz. Zdecydowanie mocniejsza energia właśnie komórczaka, który się zmienił w drugiego poziomu, że tak powiem, czyli semi-perfect. To jest właśnie komórczak. Jeżeli Wam się podobało, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę, nawet jakiś komentarz napisać. Nie bójcie się po prostu. Ja będę teraz pokazywał wszystkie postacie, które sobie do tej gry wgrałem. Nawet pozwoliłem sobie jednym słowem udostępnić Wam, jak się wgrywa postacie do Dragon Ball Xenoverse. Wystarczy wejść na mój profil i zobaczyć Install Mods. I tam właśnie będzie krok po kroku, jak zainstalować bardzo fajne postacie do Dragon Ball Xenoverse, bo ta gra jeszcze ma naprawdę potencjał i na pewno wyjdzie nowa część, że tak powiem, dodatku do tej gry, czyli Ultra Pack 2. Właśnie na to czekam. Także do zobaczenia, do następnego prezentacji nowej postaci.